Cześć, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Jak widać na ekranie, zajmiemy się tym razem najnowszą wersją gry, czyli Trines 2019. Ja posiadam ją w wersji Platinum ze względu na możliwość normalnej pracy w geodecie. Wielokrotnie było pisane o tym na forum, można ją odpauzować, ale nie o tym będzie dzisiaj mowa. Dzisiaj opowiemy sobie troszeczkę o ustawianiu światła, oświetlenia środowiska w tej grze. A o czym tu w ogóle będziemy rozmawiali? Ano o tym, zobaczcie, mamy sobie taką mapkę udostępnioną przez jednego kolego z kolegów z forum. Mapa była robiona na 2010 i po wczytaniu do 2019 wygląda tak jak na ekranie. Jak widać, mamy światło domyślne, jaskrawe, jest to troszeczkę przepalone, jest to troszeczkę za bardzo kontrastowe. Oczywiście, jeżeli komuś takie światło pasuje i jest to dla niego fajne, no to w tym momencie może skończyć oglądanie tego filmu, bo będziemy poprawiali to, co w danym momencie widać właśnie na ekranie. Czyli spróbujemy ustawić to, żeby to zaczęło wyglądać do ludzi. Oczywiście światło jest bardzo fajnym bajerem w tej wersji. Są cienie. Przy ustawieniach graficznych na maksa mamy też smugi od słońca. Nie wiem, czy mi się to uda w tej chwili ustawić, żeby to było widać. Trzeba jakoś pod słońce się ustawić. No, nie ma. Nie chcę się ucelować, ale gdzieś tam w trakcie spróbujemy sobie tak to ustawić, żeby te smugi się udało pokazać. Trzeba by było wejść w cień drzewa i może jakoś obok. No nie chcę, nieważne. Co z tym zrobić? Ja się tutaj śmieję, że to jest światło ustawione na godzinę 12 w środku australijskiej pustyni. Coś w tym jest. Dobra, weźmy się w końcu za ten temat. Na początek proponuję zresetować ustawienie światła do wartości domyślnych. W tym celu wchodzimy sobie w edycję środowiska. W tej wersji jest to, jak widać, w takim menu. W starszych wersjach 19 jest ona tutaj w tym menu bezpośrednio, opcja edycji środowiska. Ja wchodzę sobie tędy, bo mnie tak jest. No i mamy zegarek, który znamy z poprzednich wersji gry. Są punkty, nazwijmy to punktami kluczowymi, czyli punkty, w których ustawiamy sobie oświetlenie, a pomiędzy nimi gra sobie interpoluje, czyli przyjmuje jakieś tam wartości pośrednie, przechodząc z punktu do punktu. Zresetujmy to sobie na dzień dobry do zera. O, zresetowało się, tak to wygląda. Jest jeszcze gorsze, jeszcze bardziej przepalone. No to lecimy. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, ale warto, to zmiana domyślnego koloru wody. Mamy my tu jakąś kałużę, mamy. Woda domyślnie jest taka tam szaro-niebiesko morska. Jeżeli ustawimy sobie tutaj na kolor czarny, zobaczcie, wygląda to dużo bardziej naturalnie niż taka zielona. Bliska ta woda niby może jest i czarna, jeżeli tutaj wejdziemy na plażę, ale ta czarność powoduje, że faktycznie ta woda zbliża się do faktycznej wody rzeczywistej. Pierwsza rzecz, którą robię, ale nie trzeba tego robić, jeżeli komuś ta zielona woda pasuje. Zabierzmy się teraz za to światło. Jak widzimy, punktów nam się narobiło dużo. Każdy z tych punktów jest to zestaw określonych ustawień światła, czyli tego, o czym będziemy mówili. Jak widzicie, jeżeli przesuwam sobie, klikam sobie w punkty, to oświetlenie się zmienia. Jeżeli sobie przeciągnę za wskazówkę, o, widać, że słońce się przesuwa i te cienie też się wydłużają, to wszystko bardzo ładnie działa, jest to bardzo fajny bajer. No ale co zrobić, skoro to jest takie przepalone? Teraz ustawiłem na południe, godzina 12, czyli słońce jest w najwyższym punkcie. No, wygląda to po prostu nie bardzo, strasznie przepalone, strasznie jasne. I na początek, skoro mamy takie jasne, zrobię rzecz dziwną. Jest taki suwak jasności ogólnej, ja go przesunę po prostu na maksa. Zrobiło się jeszcze jaśniej, prawie biało, wypalone, ale zaraz to wszystko sobie wyregulujemy, tak żeby mogło być. Jeszcze jedna rzecz,
w ciągu dnia suwak od mgły ustawiamy na zero. No w południe to mgła rzadko kiedy się zdarza, zwłaszcza w taki słoneczny dzień. Wracając do światła. Każdy taki punkt to jest zestaw zapisanych kilku kolorów. Te kolory możemy sobie wybierać tutaj na okienku. Jest to kolor różnych części nieba. Tego ruszać nie będziemy, bo jest to tylko obraz. Nie wpływa to na oświetlenie po prostu w grze, tylko zmienia się odcień nieba. Oprócz tego mamy te dwa punkty. Jak widzimy, są tutaj trzy kółka. Tu są dwa takie prostokąty pokazujące nam kolor. Dolny z tych prostokątów jest to barwa światła słonecznego, czyli tego, co wydobywa się, powiedzmy, z naszego słońca w grze. A druga rzecz jest to barwa oświetlenia ambientowego. W normalnym świecie oczywiście słońce oświetla wszystko i tylko od niego to zależy, a w grze jest to właśnie rozbite. Jest światło takie jakby ogólne, rozproszone, czyli jakby znikąd i zewsząd, które oświetla wszystko równomiernie, nie dając cienia. I do tego dochodzi światło słońca, czyli jakby punktowe, które powoduje nam doświetlanie powierzchni zwróconych w jego stronę i oczywiście wytwarza nam cienie. No dobra, i co z tym wszystkim zrobić? Mamy godzinę 12 i mój patent polega na tym, że w pierwszej kolejności zaznaczam sobie kolor słońca, światła słonecznego i wyłączam zupełnie do zera. Tu przez moment było dokładnie widać, na czym to polega. O, jeżeli przekręcamy sobie kółeczkiem, to do światła słonecznego, tylko do światła słonecznego, dodajemy sobie barwę niebieską, tym dodajemy zieloną, tym dodajemy czerwoną, czyli RGB. I tu taka podpowiedź dla osób, które nie miały styczności z fotografią, czy z oświetleniem, czy ze światłem jako takim. Każdy z kolorów, który możemy uzyskać na ekranie, łącznie z tym, co widzimy w tej chwili, uzyskuje się mieszając trzy kolory podstawowe, te, które właśnie tutaj mamy na ekranie, na tych kółkach, czyli czerwony, zielony i niebieski. Zobaczcie, dodaję sobie czerwony. Nie patrzymy teraz w ogóle, co się dzieje, bo nie ustawiam jeszcze światła, to jest tylko przykład. Mam światło zalane wszystko na czerwono. Jeżeli do tego dodam teraz zielony, to co się stało? Zrobiło się żółte. Żółty kolor powstaje ze zmieszania czerwonego i zielonego. Oczywiście w odpowiednich proporcjach. O, jak widzicie, zdejmuję czerwony, przechodzi to w zieleń, dodaję czerwony, pomarańcz, żółty i wchodzi w czerwień pełną. Tak samo czerwony z niebieskim daje nam różowy, też w różnych proporcjach. A zielony z niebieskim daje nam taki jasno-błękitny, to się nazywa cyjan. Ten kolor. A kolor biały jest uzyskiwany wtedy, kiedy wszystkie trzy te składowe, czerwony, zielony, niebieski, są ustawione na tą samą wartość. Wracamy do ustawiania. Mamy te kółeczka nam podkręcone. Widzimy, że zrobiło się strasznie jasno, czyli zakręcamy światło słońca, jak ja to mówię. Zostaje nam tylko światło tak zwane ambientowe, to. I teraz będziemy się bawili w ustawienie tego światła, tak żeby to coś nam wyszło. Ja mam na to bardzo prostą metodę. Ja po prostu ustawiam tak, żeby na ekranie monitora to, co widzę, żeby było troszeczkę za ciemne. Takie. Mamy godzinę 12, ale żeby to wyglądało jak lekki zmrok, to może spróbujmy sobie troszeczkę mniej niż pionowo w górę. Wszystkie trzy ustawmy sobie na tyle samo. Jeszcze trochę ciemniej. No to jest oczywiście wiadomo, że to nie jest tak, że tak musicie ustawić u siebie, bo inaczej to w ogóle nie. Chodzi o pokazanie bardziej sposobu, a sobie będziecie ustawiali już u siebie tak jak wam się widzi. O, coś takiego. Pamiętamy, że jest to godzina 12, ale mamy taki półmroczek. I co dalej? I w tym momencie
zaczynamy dodawać światło słoneczne, czyli to, które mieliśmy zupełnie zakręcone. Po troszeczku i tutaj pamiętajcie, już nie robimy takich ruchów. O, zobaczcie, co się dzieje. Robi się po prostu przepał straszny. Dodajemy to minimalnie, tak, żeby tylko ledwo, ledwo, ledwo te wartości nam tu weszły. O. I zobaczcie, zaczyna to już wyglądać. Cienie są w dalszym ciągu, ale już nie ma takiego przepału. Te drzewka wszystkie zaczęły nawet wyglądać jak drzewka. No i teraz będzie tak zwane cyzelowanie. Jeszcze jedna rzecz. Wróćmy sobie do światła ambientowego, czyli tego bezsłonecznego. Generalnie światło słońca zawsze jest leciutko żółtawe. Im bardziej rano, im bardziej po południu, to bardziej wpada w żółć. Czyli musimy odjąć sobie zawsze troszkę niebieskiego. Musi być go ciut mniej niż tych dwóch kolorów. Tu widzimy, że czerwony z zielonym jeszcze nie jest równo, więc ustawmy sobie, żeby było... O, no nie, za daleko. Nie chcę. A tutaj trzeba troszkę precyzji wykazać. O, te dwa są równo, a niebieskiego jest troszeczkę mniej. I to samo robimy ze światłem słonecznym. Jeszcze raz wyłączę sobie zupełnie do zera. Czyli jest taki nasz szary półmrok. Tego nie ruszamy, to ma być na full. I dodajemy słońca. Dużo, troszkę mniej. O, tyle. Tyle samo dajemy zielonego. Staramy się uzyskać to samo położenie tych pokrętełek. I niebieskiego dajemy troszeczkę mniej, bo jeżeli go damy za dużo, o, tu się zrobiło takie księżycowe światło aż. Chcemy uzyskać słońce, musimy go dać mniej, tego niebieskiego. I wtedy całość będzie taka żółtawa. No i jest to dużo lepiej niż na początku. Jednak pamiętając, że mamy godzinę 12, ja tego słońca dodam jeszcze troszkę. No niech to będzie piękny, słoneczny dzień. Zobaczcie, przedtem ta kreska była gdzieś tu, a ja ją ustawiam tak tyci tylko. Popatrzmy sobie dalej. No, jest różnica. Wygląda to zdecydowanie lepiej niż na początku. Obejrzyjmy to sobie pod różnymi kątami. Może być. No i co dalej? I to samo robimy z kolejnymi punktami. Możemy się cofnąć bardziej do początku dnia. Tutaj też widzimy, że jest troszeczkę ciemniej, więc mamy trochę mniej kręcenia. Jak zwykle słońce trzeba na początek wyłączyć. Wyłączyć, mówię. I o, to nawet pasuje. Mógłby sobie ten ambient na upartego zostać. Ja zdejmę troszeczkę czerwonego i jeszcze więcej niebieskiego, żeby uzyskać całość. O, taką żółtawą. No i na tej samej zasadzie dodajemy słońca. Jest to 7 rano, więc nie musimy aż tak wykręcać tych suwaków od słoneczka. Jest fajnie. Możemy sobie sprawdzić, jak się zmienia w ciągu dnia do naszej godziny 12. Jest dobrze. Wracamy tutaj. I zobaczcie, mamy mniej więcej 5:30. Na naszym zegarze jest fajna mgła. I tutaj już światło słoneczne, promienie słoneczne nie docierają, chociaż tutaj coś jest ustawione, więc no, ale jak widać, to kompletnie już nie wpływa na oświetlenie świata. Ewentualnie możemy troszeczkę tutaj pokombinować. Zobaczcie, to jest też, o, jest całość taka żółtawa, czyli czerwony i zielony jest równo, niebieskiego jest mniej. Możemy sobie ewentualnie tą mgłą, no nie, niech to będzie poranna mgła, kiedy ranne wstają zorze. Cofnijmy się jeszcze w czasie, tu się robi ciemno, tu by było. To by było, to by było. No i zobaczcie, tutaj tak naprawdę te nocne ustawienia, czyli przed 6 i po 18, kiedy słońce jest poza linią horyzontu, są w zasadzie dobre. Tutaj mamy końcówkę dnia. Godzinę 18. Czy tu jest się do czego przyczepić? No jest się do czego przyczepić. Czyli jak zwykle na początek słońce, o, to widzimy od razu, że zgasło.
ten ambient. Nie, mi się osobiście to pomarańczowe takie nie podoba, ja wolę mieć to leciutko żółtawe, o, w taki sposób. Dodajmy sobie trochę słoneczka po tych dachach, niech poświeci jeszcze. Jakoś tak, no tej mgły to o godzinie 18 to tak dużo raczej nie ma. I tym samym sposobem będziemy sobie ustawiali całą resztę pozostałych punktów. Słoneczko wypadł. 18 godzina to raczej nie jest czerwono-pomarańczowo. Niech będzie coś takiego. Poświecimy sobie. I zobaczcie, jaka jest różnica między tym, co było na początku, a tym, co ja ustawiam tutaj. Domyślne wartości tych kółek od koloru słońca są gdzieś zawsze tutaj na godzinę 12, powiedzmy, i dalej, a ja ustawiam tak tyci. I to właśnie powoduje, że nie ma takiego przypału strasznego. Możemy sobie tutaj mgłą się jeszcze pobawić. I tu mamy popołudnie. O, no i tu się strasznie też przepala. Dowalmy sobie suwaka tego na maksa. Słońce zgaśmy. Ambient w sumie mógłby być. Jest taki ładny żółtawo porządny, powiedzmy. No i znowu dodajemy sobie słoneczka. Najważniejsze, żeby z tym słońcem po prostu nie przesadzić, bo wtedy nam robi się przepał i zaczynają brzydko wyglądać te drzewka, które składają się z płaszczyzn. Zobaczcie, jeżeli słońce wyłączę, to w zasadzie nie widać, że to drzewko jest tylko z dwóch plane'ów, z dwóch prostokątów złożone. O, teraz słońce jest zupełnie na zero i drzewka wyglądają fajnie. I właśnie dlatego tego słońca trzeba bardzo delikatnie tutaj dodawać, żeby nam nie wyszedł właśnie efekt tych płaskich drzewek. No i zobaczcie, i wygląda to tak w moim odczuciu całkiem znośnie. Ten cień też nie jest jakiś taki tutaj strasznie przerysowany, ale jest. No dobra, niech będzie jeszcze o ząbek więcej. To zawsze jest kompromis między jakby fajnością tych cieni, tego co mamy na ziemi, a tym, jak wygląda roślinność. Jak wiadomo, cała ta gra to jest sztuka kompromisu, jeden wielki kompromis. No i co? I w zasadzie mamy to ustawione. Jeszcze tylko jedną rzecz taką powiem. Ten suwak tutaj, o ten, od jasności ogólnej, ustawiamy w zależności od tego, jak bardzo jasno mamy mapę. Jeżeli mamy tak jak tutaj mapę zieloną, gdzie jest dużo zieleni, dużo budynków i tak dalej, możemy spokojnie dać sobie to na maksa, bo wszystkie dodatki są ciemnawe, powiedzmy, nie są jakieś jasne. A jeżeli byśmy mieli na przykład miejsce, całą mapę z bardzo jasnymi teksturami, gdzie zdarzają się takie mapy, są oczywiście osoby, które takie mapy budują i lubią mieć jasno, używają bardzo jasnych tekstur, to wtedy ten suwak sumy ogólnej trzeba ściągnąć, może nie aż tak, o, zobaczcie, można sobie noc zrobić, odpowiednio. Za chwileczkę spróbuję znaleźć jakąś taką mapę, wiem, że gdzieś jest, z bardzo jasnymi teksturami i wtedy zobaczymy, na ile ten suwak wtedy trzeba ściągnąć. No i co? I jak widać, nie było to jakieś strasznie trudne. Da się to całkiem fajnie ustawić. Nie wiem, czy w tej chwili będzie jeszcze widać. O, tutaj mamy, kamera się przełączyła. Tutaj mamy teksturę na PBR-ach. Nie wiem, na ile to widać, ale ona jest taka trójwymiarowa i na niej też się odkładają cienie od słońca w momencie, kiedy to słońce tutaj by nam padło na to. Nie wiem, czy to się uda uzyskać na
Czy tu będzie widać? Nie widać. O, ale w grze, jeżeli byśmy tam zjechali nisko sobie, to będzie to widoczne, że te kamyczki tutaj są trójwymiarowe. Więc to oświetlenie w tej grze nawet na takie rzeczy wpływa. Dobra, idę szukać innej mapy. Zobaczymy, czy coś się uda znaleźć. No, mamy mapeczkę. Taką z bardzo jasnymi teksturami. Wygląda ona sobie tak. No, jak widać, autor użył piachu, użył bardzo jasnych tekstur. Jeżeli przeniesiemy się tu, gdzie jest trawa, to też widać, że tu pod torem jest bardzo jasno. No i w tym momencie, jeżeli ten suwak sobie tutaj ustawimy na maksa, tak jak pokazywałem wcześniej, no to na tej konkretnej mapie się okazuje nagle, że to wszystko jest białe, biała ściana, w ogóle nic nie widać. No i w tym momencie nawet zdjęcie z słońca do zera powoduje, że no dalej jest jasno. Jeżeli będziemy sobie ściągali ambient, oczywiście można sobie to ustawić tak, że to będzie jakoś tam wyglądało, no ale w tym momencie na takiej jasnej teksturze i z tym suwakiem na maksa, no, słońca tutaj za bardzo nie dodamy, zobaczcie, wystarczy troszeczkę i już się robi jasno, już się robi za jasno na tym piachu. Czyli po prostu musimy sobie ten suwak ściągnąć. Troszeczkę oczywiście, nie ściągamy go tak mocno, ściągamy go ciutkę. No i teraz możemy sobie dokręcić trochę ambientu. Tak jak wcześniej mówiliśmy, minimalnie mniej niebieskiego, żeby to wszystko było takie żółtawe. I dodajemy sobie słoneczka. Też pamiętając, żeby to światło słoneczne było lekko żółte, czyli żeby było minimalnie mniej koloru niebieskiego. No jak widzimy, mamy efekt pustyni, tak jak był, ale nie jest to jakieś takie strasznie jasne. Zrobiło się to trochę przyjemniejsze w odbiorze. Więc zasada jest taka, że jeżeli mamy jasne tekstury, to ten suwak sobie troszeczkę opuszczamy, a jeżeli mamy tekstury takie jak na 99% naszych mapek, no to możemy ten suwak spokojnie dociągnąć sobie na maksa. Tu jak widzimy, jeszcze autor użył starych tarcz ostrzegawczych, nie są wymienione. I do tego właśnie służy ten suwaczek, żeby ściemnić sobie ogólnie całość tego obrazka, po prostu żeby mieć większą możliwość, większe pole manewru tutaj na tych kółkach, żeby sobie zwiększyć precyzję. No i tyle. Próbujcie, pamiętajcie, że nie jest to zestaw wytycznych absolutne must be, tylko jest to podpowiedź. Każdą mapę trzeba sobie regulować indywidualnie pod swoje własne upodobania, ale już nie będziemy mieli, o proszę bardzo, tak było oryginalnie, nie będziemy mieli środka pustyni o godzinie 12:00.